Siema, siema, tutaj Adix i w tym filmie znajdziecie wszystkie informacje, a czy może nie wszystkie, ale ogólne informacje o Pet Simulator 2, kiedy jest start, o której jutro będzie live, bo nie będzie o 20:30, tylko będzie o tej godzinie, o której wystartuje. No i najlepiej zostawić oczywiście dzwonek na kanale z opcją wszystko, aby dostać powiadomienie. Będą też giveaway na Robuxy, wiadomo, że z wyjściem tej Pet Simulator 2 też jailbreak odejdzie na bok. No i, ale giveaway na Robuxy będą spokojnie, będziemy co 15, co 20, co tak 20-30 minut robili po prostu giveaway, tak? Nie wiem, piszcie Robux, no i tyle. Więc zostawcie dzwonek najlepiej. No bo mówię, jutro nie będzie live o 20:30, tylko będzie o tej godzinie, o której wystartuje Pet Simulator 2. Prawdopodobnie będzie to 18, bo Giant Simulator czy tam Survival wystartowało o tej godzinie. No ale to nie wiadomo jeszcze, tak? Więc zobaczymy, o które wystarczuje, więc zostawcie te dzwonki. No i tak, po pierwsze, nie wiem czemu dużo osób twierdzi, że w Pet Simulator 2 będą Game Passy. Nie, nie będzie w tej grze Game Passów. Twórca powiedział, że to ma nie być Pay to Win, bo to nie jest stworzone pod pieniądze. Twórca mówi, że nie jest stworzone dla pieniędzy, tylko dla fanów. Nie wiem, jak to w rzeczywistości wygląda, co ma w głowie. No ale raczej nie, no po prostu nie będzie Game Passów prawdopodobnie. I ten będziemy po prostu, znaczy będą jakby, ale takie w cudzysłowie Game Passy za darmo. Typu na przykład zbieramy sobie wiecie, 1000 powiedzmy monet i dostajemy na przykład teleport, tak? Albo uzbieramy, nie wiem, 10 miliardów monet, dostaniemy Infinite Pets albo coś w tym stylu, tak? Coś w tym, takie buffy różne po prostu za osiągnięcia jakby, nie? No jak widzimy, data jest, że 12.01, więc jutro prawdopodobnie o 18:00, ale to jeszcze nie wiemy, tak? No ale tak jak mówię, tam to startowało tak naprawdę o 18:00, więc podejrzewam, że to też. Więc tak jak mówię, jutro nie ma live o 20:30, tylko zostawcie dzwonek z zaznaczeniem wszystko, a nie spersonalizowane, błagam was, bo te dzwonki działają jak gówno. I zostawcie ten dzwonek, bo no nie wiadomo, które będzie live, ale prawdopodobnie o 18:00. No i powiem tak, że jak widziałem, co będzie w tym Pet Simulator 2, jak to ma ogólnie wyglądać, to naprawdę coś czuję, że topka, top 1 będzie w pierwszy dzień wbijane, w ciągu 2 godzin podejrzewam, 3. Na pewno po jednym dniu albo tak dwóch już na stówę będzie, jak się ludzie dowiedzą o tym. Też było trochę długo przygotowane, tak, no coś koło roku, więc wydaje mi się, że rok to było wystarczająco czasu. Też jakby wiemy, Preston robi sam wszystko. Podobno, w sensie grafiki, skrypty i tak dalej robi sam. I mapy też. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Wbijajcie jutro na tego live'a o nie wiem której godzinie, prawdopodobnie 18:00, więc warto ustawić sobie po prostu jakiś alarm na tą 18:00. No i po prostu najlepiej mieć po prostu dzwonek i być na Discordzie, tak? Bo dostaniecie od razu powiadomienie o live'ie. Wiadomo, że to też ten live nie wystartuje tak jeden do jednego, kiedy ta gra. W sensie będzie, chociaż w sumie przygotuję OBS-a już rano i po prostu jak wystartuje, to tak z 5 minut po wystartowaniu będzie live po prostu. Więc wbijajcie, będziemy robili jakieś giveaway na pety też, na Robux, no nie mówię, żeby jak tak na drugi plan trochę odejdzie. Coś dla widzów, którzy już mają dosyć tej gry. Wiadomo, tam jak będzie jakiś piątek, coś w tym stylu, tam się zrobi jakiegoś chowanego, Battle Royale, tak dalej, co nie? Ale spokojnie, giveaway na Robuxy będą, czyli wasze ulubione Rolnixy. Boże. Co poniedziałek kiema, się no. Więc polecam po prostu wbijać wtedy i nie nawalać im powiadomieniami. No więc polecam wbijać, ustawić sobie ten dzwonek, ten budzik najlepiej. No i czekamy na Pet Simulatora 2. Do zobaczenia jutro na live'ie z nowej najlepszej gry na Roblox.